Siemano, dzisiaj troszeczkę w innym formacie, zawsze to mówię na początku wideo, ale dzisiaj sobie postoję, dlatego że moje krzesło jest dość squeaky, więc mi zakłóca moją piękną wymowę. Wszyscy już wiecie o tym, co się pojawiło na BlizzConie, o tym, jakie mamy dodatki w przyszłości zapowiedziane, o tym, co w tym dodatkach będzie, ale stwierdziłem, że ja też się wypowiem, bo dawno nie nagrywałem nic w tym formacie. Mam chwilkę czasu dla siebie i kilka słów wam do powiedzenia. Jak zawsze była w moim życiu, a szczególnie odkąd jestem ojcem, czas mnie zawsze nagli i nie mam nigdy możliwości grać tak mocno, jak miałem. Więc moje wszystkie plany na Dragonflight poszły się pierdolić. Pamiętam, jak z Krzysiem graliśmy i dyskutowaliśmy o tym, że dodatek jest tak fajny, że chcemy w nim zrobić wszyściutko i że chcemy się w pełni zaangażować i tak dalej. Krzyśkowi może to wyszło lepiej niż mi, mi to trochę wyszło gorzej. Miałem plan, żeby zrobić wszystkie questy i storyline. Jeszcze mi się nie udało, ale to jest jedyna rzecz, która może mi wyjść. Miałem zaangażować się mocno w profesję, rozwinąć je, skupić się na tym. Nie ogarnąłem ich, nie kumam, o co w ogóle tam chodzi. Fakt, że nie spędziłem też czasu, żeby postudiować i się nauczyć, ale kurwa, nawet głupi skinning nie ogarniam. Świat jest ładny. Jak mówiłem wcześniej, utrzymuję dalej, że gra jest fajna, że dodatek jest fajny. Warcraft zrobił zakręt i wraca jakby do podstaw fantazy, nie jakieś tam kurwa zaświaty i kosmosy. Jak też wspomnieliśmy w jakimś tam streamie gdzieś któregoś dnia, historia nie jest tak bardzo absorbująca. Gram sobie, klikam, enjoyuję się przebywając w Dragonflight'cie, ale jakoś storyline mnie nie wciągnęło, żebym to studiował jak inni, analizował dogłębnie. Wiem, o co chodzi, mniej więcej, i tyle mi tak naprawdę wystarcza. To jest może ta smutna część mojej egzystencji i mojego grania w Warcrafta, ale jest to część, która mi musi wystarczyć i w sumie jakoś tam wystarcza i dostarcza mi jakieś tam przyjemności. No i teraz mamy BlizzCon i wszystko, co zostało ogłoszone. Przyznam się szczerze, że oglądając na YouTubie BlizzCon, w momencie, gdy wyszedł Chris, mi staremu prykowi zakręciła się łezka wzruszenia w oku. What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? I mam taką kolejny raz, mam taką dziecięcą, naiwną nadzieję, że uda się coś odmienić. Nie wiem, jak bardzo Chris jest zaangażowany lub był zaangażowany w tworzenie tych nowych dodatków, dlatego że gdzieś tak było mówione, że w momencie, kiedy ogłaszają nowy dodatek, to kolejny już jest w tworzeniu, a plany są na kolejny. Więc Chris od niedawna wrócił do Blizzarda. Jak długo z nimi współpracował, nie wiem, więc jestem ciekaw, jak bardzo był zaangażowany w budowanie tych historii i jak bardzo będzie zaangażowany. Mam nadzieję, że bardzo i że ten Warcraft bierze jeszcze większy skręt i powraca do macierzy. Co wydaje się faktem, sądząc po tym, co będziemy robić w przyszłych dodatkach. Nie będę was na ten temat zanudzał, bo chcę nagrać krótki filmik, wypowiedzieć się z mojej perspektywy, jak ja to widzę. W każdym razie cieszę się i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż w Dragonflight. Ja osobiście nie rajduję, nie robię mityków plus, nie wiem, czy kiedykolwiek zrobię jakikolwiek mityk. Może jeden, może dwa max, jeśli gdzieśkolwiek ktoś mikolwiek zabrał, no ja na tego nie pamiętam. Ale co mnie cieszy w tym nowym dodatku, to te Dwarves. To, co tam jest oferowane graczom takim casualowym i bardziej singlowym jak ja, w zupełności mi wystarcza i pozwoli jeszcze bardziej cieszyć się właśnie single playerem i single eksploracją świata. Będę mógł poznać właśnie historię gry i też zrobić sobie jakiś tam w miarę armor. I jak zawsze na koniec dodatku zaliczyć rajdy jeden raz, żeby tylko odhaczyć z Looking for Group. Nie wstydzę się, taki mamy klimat, mam dzieci, żonę, inaczej nie mogę tego sobie ogarnąć. Zastanawia mnie jedna rzecz i to jest long shot i nie, nawet nie nazwę tego teorią spiskową, tylko taki mały glitch mi się pojawił w głowie, kiedy widzimy Alerię idącą i Void do niej przemawia i ona ma te trzaski na bani. Tak się zastanowiłem, czy, nie czy, że byłoby fajnie, gdyby Alerię
też stała się jakimś takim bad guysem jak Sylvanas. Gdybyśmy otrzymali drugą, nową Sylvanas. Aleria spaczona Voidem przechodzi na złą stronę, a w przyszłości staje się nową królową Hordy, o wiele lepszą niż Sylvanas. I takim kolejnym bad guysem, bo uważam, że Aleria też jest kozacka, więc byłoby to fajne, gdyby coś takiego zagrali. Ktoś powie, skopiowany pomysł i tak dalej. Kopiuj wklej z Sylvanas, no ale Star Wars zrobił to samo z Gwiazdą Śmierci 18 razy, więc co byłby za problem. To taka moja malutka myśl, która mi się pojawiła, jak ten Wojtan zaczął do niej gadać na tym krótkim wideo, więc no. Ja uważam, byłoby fajnie. Ale nie rozwijaj mi to myśli, takiej po prostu sobie rzuciłem szybką wrzutę. Nie wiem, jak to inni widzą, bo dużo osób się pojawiło już z filmami. Oglądałem naszą Zeldę, która kolekcjonuje żabeczki w żółtych okularkach. On tam wszystko dokładnie wyjaśni, opowiada, więc ja tego nie będę robił. Chciałem mówić tylko powiedzieć to ze swojej perspektywy na króciutko, żebym zdążył jeszcze dzisiaj coś popracować, bo pracuję dzisiaj z domu. I poświęcam czas pół na pracę, pół na granie. No i teraz na nagrywanie. Ale co jest plusem dla mnie? Że mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, to taka smutna trochę nadzieja, że teraz Warcraft i Blizzard uwolni mnie. Uwolni mnie od mojego nałogu kupowania dodatku. Ale nie mówię o kupowaniu cyfrowej dodatku, tylko wersji pudełkowej. Z cyfrowym dodatkiem już sobie poradziłem. To, co zaoferowali, totalnie do mnie nie przemawia i nie zamierzam kupować tej cyfrowej wersji. Dlaczego? Zobaczmy. No więc zobaczmy sobie. Epic Edition. Mount. Mount jest słaby jak mój stary. Można zmieniać kolorki, edytować fotelik i główkę i w ogóle, ale jest słaby, więc nie będę się tym, kurwa, podniecał. Level Boost 70. Zawsze go marnowałem na jakieś postacie, które potem nie grałem, bo przyjemność sprawia mi levelowanie, więc też nie będę tego ogarniał. Zbroja. Bo ominęliśmy chyba zbroję. Transmog. Transmog jest moim zdaniem słaby. Słabiutki, kwadratowy, krasnoludzki. W ogóle mnie to nie jara. Też nie jest warte moich pieniądzorów. Kolejna rzecz. Hearthstone Effect. Może jest fajniutki, ale to jest tylko i wyłącznie kosmetyk, więc też nie będę na to moich ciężkich dolarów przeznaczał. Pet jest też słaby. Zabawka też jest słaba. Nigdy żadnych zabawek nie używałem, więc bez sensu. Tego 30-dniowego... nie, co? 3 dni free access. Kurwa, really? Wypierdolić dodatkową kasę tylko po to, żeby zagrać ze wszystkimi, kiedy serwery będą obciążone jak zawsze. No thank you. I podsumowanko, 30 dni game time'u mi niepotrzebne. Gryphon Access and Quests? To mnie ciekawi. O, to nie było. Gryphon Races and Quests. Okej, tego nie zauważyłem, ale olewam. Beta Access w dupie. Punkty na Trading Post w dupie. Często w każdym miesiącu zostaje mi coś z tego Trading Postu, bo nie wszystko tam jest, co mnie jara i co mi się podoba, żeby kupować. Więc pierwszy raz w życiu dziękuję ci, Blizzardzie, że mnie uwolniłeś. Zobaczymy teraz, czy wyjdzie jeszcze wersja pudełkowa. Oby nie. Pieniądzory, dawajcie nam pieniądzory. No. Więc pierwszy raz nie mam w ogóle potrzeby kupowania wersji epickiej at all. Microsoft i Activision zamaczyli patluszki w tym wszystkim. Już widzimy, ile mamy, kurwa, płatności. Zapłać za to. I wykup sobie epicką wersję, żeby grać 3 dni wcześniej przed premierą. Wiemy, jak to wygląda, jak serwery są obciążone, więc ja sobie mogę poczekać nawet tydzień, żeby wskoczyć do gry w nowy dodatek. Nie boli mnie to w ogóle. Kolejna rzecz. Mam nadzieję, że w tym momencie oni zaniechają produkcji pudełkowej wersji kolekcjonerskiej. Z ciężkim żalem tu mówię, ale dlatego, że ja uważam, że kolekcjonerka leci na głowę z dodatku na dodatek. Ostatnie wersje są ubogie. Dodatek fizyczny.
cyfrowy, jak widzieliście, jest moim zdaniem chujowy, więc chciałem, żeby mnie całkowicie już uwolnili od tego nauku posiadania tych fizycznych i cyfrowych rzeczy. Cyfrowie nie kupuję, fizyczne jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wyjdą, że po prostu już to zaniechają i nas uwolnią od wydawania grubej kasy na to ubogie, pudełkowe wersje. Jeśli chodzi o sam dodatek Cinematic, rozpierdala mnie, jak ludzie potrafią analizować ten krótki Cinematic, gdzie Thrall gada z Anduinem i kurwa doszukiwać się teorii spiskowych, łączyć kropki, a nawiązania do Lich Kinga z tym mieczem, analizować kurwa minutka po minucie filmik, tak krótki i taki nic jeszcze nie mówiący. Filmik jest technicznie wyjebany, jaki będzie dodatek zobaczymy, mam nadzieję, że również dobry. Jeśli chodzi o same krainy i to wszystko, co tam dostajemy, to mówię o tych duelsach, o tych wszystkich zmianach. Te zmiany, które mają wprowadzić mechaniki w grze, mają być na stałe, zostać na stałe, co będzie fajne w końcu, a nie, że co dodatek, co się zmieniają, jakieś tam rzeczy dodawane w grze. Ale mnie osobiście cieszy taka bardzo mała rzecz, że będę mógł zobaczyć krainę, większe miasto, lokacje dla worgenów. Ja jestem człowiekiem hordy, ale jedyna rzecz, która mnie cieszy ze strony Alliance'ów, to właśnie worgeny. Szkoda, że nie można mieć worgena po stronie hordy. To byłby fajne. Mogliby taki tweak zrobić, bo niby krasnoludy te nowe będziemy mogli mieć po stronie hordy. Uważam, że worgena też moglibyśmy mieć dostać w hordzie. To byłoby coś naprawdę fajnego. Ale oczywiście, znając Blizzarda, nic takiego się nie wydarzy. Marzyłem też o tym, by mieć Tuskarów. Dostępny w grze jest tam taki prywatny serwer, gdzie są dostępni, można nie pograć, jeszcze mi się nie dało zalogować, muszę tam to porządnie pościągnąć, ogarnąć, sprawdzić, ale chciałbym, fajnie by było mieć Tuskara, tak jak pandę właśnie, dali pandy, to dlaczego Tuskarów nie mogłem dać, czemu kurwa Blizzard się pyta, no bo spójrzcie, czy to nie jest piękny, czy on nie jest piękniutki, ten Tuskar, takiego dostać w hordzie, czy nawet w Alliance, byłby fajnie pograć. Jak widzicie, o, moja kolejna figurka ucierpiała, gdzieś moi synkowie mi zabrali jego włócznie. Muszę ją sobie znaleźć, żeby na nowo go przywrócić do stanu świetności. Ale postać jest gotowa. Wydaje mi się, że animacja i postać są gotowe do tego, by móc wrzucić to w grę. Blizzard, make it kurwa happen. Mam ostatnio nagrywam filmów, może dlatego, że nie mam czasu na to, żeby być full-time youtuberem, więc będę się pojawiał tutaj w momencie, kiedy będę miał coś naprawdę takiego mojego, prywatnego do powiedzenia. A tymczasem możecie mnie znaleźć czasem streamującego na YouTubie, jeśli gramy w Warcrafta z chłopakami, zawsze w piątki wieczorem gram z chłopakami, moimi kumplami i w soboty czasem online właśnie w Warcrafta albo Sea of Thieves. Sea of Thieves też mi bardzo wciągnęło, więc jeśli chcecie pogadać lub popatrzeć na mój brzydki ryj, to znajdziecie mnie w piątki i lub soboty na YouTubie lub na moim Twitchu. I tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Zobaczymy, co się będzie dalej działo, co będzie dalej ogłaszane. Kolejny raz mam kolejną nadzieję, jak bardzo ta się nadzieja spełni i zostanę usatysfakcjonowany. Zobaczymy wkrótce. Miłego dnia, miłego tygodnia, miłego weekendu i do zobaczenia w Azeroth. Live long and prosper.